Cześć, mam na imię Mateusz. Z okazji Dnia Dziecka chciałbym najmłodszym, ale i trochę starszym widzom mojego kanału przybliżyć trochę sportu, ale sportu z innej strony. Dla Was przygotowałem ten odcinek specjalny, gdzie porozmawiamy o maskotkach Igrzysk Olimpijskich. Zaczynamy! Maskotki jako takie zaczęły pojawiać się około 100 lat temu. Na początku były to raczej maskotki osobiste, noszone przez zawodników na szczęście. Później maskotki sportowe zaczęły być popularne szczególnie w sportach drużynowych, a przede wszystkim w piłce nożnej. Nie trwało to długo, by i na największej sportowej imprezie świata, Igrzyskach Olimpijskich, również zaczęły pojawiać się maskotki. Pierwszą, nieoficjalną maskotką olimpijską był Smokey. Żywy, czarny terier szkocki przydreptał pewnego dnia do wioski olimpijskiej, a zawodnicy wynieśli go do tytułu maskotki zawodów. Dostał białą pelerynę, na niej wyszyto 5 kół olimpijskich i napis maskotka. Był to rok 1932. Od tego czasu pojawiło się wiele maskotek, raczej lalek czy zwierzątek niż żywych piesków. Wszystkie były jednak dodatkami do Igrzysk Olimpijskich i nie były oficjalne. Aż do roku 1972, kiedy to Niemcy postanowili wprowadzić maskotki sportowe do rangi oficjalnych symboli olimpijskich. Pies Jamnik Gwaldi, Monachium 1972. Był pierwszą oficjalną maskotką Igrzysk Olimpijskich. Te małe myśliwskie psy należą do najpopularniejszej rasy psów w Bawarii, gdzie leży właśnie Monachium. Wybór był więc łatwy. Dodatkowo jamniki posiadają cechy nieodzowne u sportowców. Odporność, wytrwałość, upór i zwinność. Różnorodność maskotki miała symbolizować krajobraz Bawarii. Niebieski, błękit nieba i lustrzanych jezior. Zielony i żółty, kolor alpejskich łąk i pól. Sam Waldi miał być symbolem radości i wesołości. Bupr Amik, Montreal 1976. Bupr jest jednym z symboli narodowych Kanady. Nieprzypadkowo też maskotka dostała imię Amik w języku indiańskich plemion Algonkinów zamieszkujących niegdyś tereny w pobliżu rzeki Ottawy. Słowo to znaczy nic innego jak właśnie bubr. Niedźwiadek Misza, Moskwa 1980. Pełne imię maskotki to Michał Potapycz Toptygin. Dlaczego właśnie miś stanowił maskotkę moskiewskich igrzysk? Ponieważ w opowieściach i legendach starorosyjskich niedźwiedź często symbolizuje odwagę i siłę. Ponadto niedźwiedzie były narodowym symbolem Związku Radzieckiego. Misza miał ciekawe przygody. Był w kosmosie na pokładzie rakiety Sojuz. Witał sztafetę olimpijską, gdy ta przybyła do Związku Radzieckiego z Grecji. Podczas igrzysk natomiast witał i żegnał przybyłych sportowców. Сердца. До свидания, Москва, до свидания, олимпийская сказка. Orzeł amerykański Sam, Los Angeles 1984. Maskotkę stworzyło znane wszystkim studio Disneya. Orzeł był uosobieniem nieustępliwości, waleczności, odwagi i pewności siebie. Miał zagrzewać amerykańskich sportowców do walki. Często prezentowany był z wysoko uniesioną pochodnią olimpijską lub stojący na najwyższym stopniu podium z napisem Go for Gold, czyli walcz o złoto. Chyba się udało, bo Amerykanie zdobyli aż 174 medale, w tym 83 złote. Tygrys Hodori, Seul 1988.
Młody, budzący zaufanie tygrysek, symbol odwagi, siły i waleczności. W koreańskich legendach tygrys był przyjacielem ludzi. Hodori miał symbolizować też sposób, w jaki koreańscy zawodnicy mieli dążyć do wygranej. Cicho, szybko i nieustępliwie. Pies Kobi, Barcelona 1992. Imię pieska to skrót od hiszpańskiej nazwy Komitetu Organizacyjnego Igrzysk w Barcelonie. Kobi był owczarkiem pirenejskim o cechach ludzkich. Jego autor przedstawiał go we wszystkich możliwych strojach sportowych, sytuacjach i pozach. Dzięki temu powstała wielka kolekcja barcelońskich piesków olimpijskich. Bosques que a fauna en extinción son o blanco da miña ira e aunque discorra o mellor plano ¡Cobi! Xa famo esa empresa e mal Llorar, a correr, a bailar a destrar, a pintar, a viaxar Perú, Londres, Tokio India, Nueva York, Senegal, Reykjavik, Marsella, Hong Kong, o desierto, Moscú, Atlanta, a Costa Brava. Maskotka abstrakcyjna Easy, Atlanta 1996. To pierwsza komputerowo opracowana postać o wyglądzie kreskówkowego bohatera. Futurystyczny Easy, który zerwał z tradycją maskotek zwierzęcych czy ludzkich, rozpoczął erę maskotek projektowanych komputerowo. Easy żył w świecie fantastyki, we wnętrzu płomienia olimpijskiego, a jego przygody można było oglądać w cyklu krótkometrażowych filmów telewizyjnych czy w grach wideo. Dziobak Sid, kolczatka Mili, kukabura Oli. Sydney, rok 2000. Australijskimi maskotkami igrzysk stały się trzy rodzime zwierzątka, które można spotkać tylko na antypodach. Dziobak otrzymał imię od miasta Sydney. Symbolizował on środowisko i cechy przywódcze Australijczyków. Kolczatka Mili, czyli skrót od Millennium, symbolizować miała nowe tysiąclecie, aktywność i twórcze idee. Kukabura Oli natomiast, której imię odnosi się do Olympic Games, symbolizował ducha olimpijskiego. Lalki Atena i Apollo. Ateny 2004. Lalki te miały swój pierwowzór w greckich bogach. Atenie, bogini mądrości i patronce Aten, oraz Apollo, bogu światła i muzyki. Swoim wyglądem, czyli trójkątnymi ciałami, długimi szyjami i wielkimi stopami, miały przypominać terakotowe rekwizyty religijne, tak zwane Daidala z czasów przed Chrystusem. Maskotki te miały stanowić pomost między dziejami starożytnej Hellady, a czasami nowożytnymi. Maskotki Fuwa. Z chińskiego lalki szczęścia. Ryba Bei Bei, panda Jing Jing, ogień olimpijski Huan Huan, antylopa tybetańska Ying Ying oraz jaskółka Ni Ni. Pekin 2008. Pięć maskotek w kolorach pięciu kół olimpijskich. Każda symbolizowała inny gatunek i naturę. Wodę, las, ogień, ziemię i niebo. Te pięć żywiołów uznawane jest przez Chińczyków za źródło pochodzenia świata. Imiona maskotek powstały przez powtórzenie sylaby, co jest tradycyjnym sposobem okazywania czułości małym dzieciom. Co ciekawe, te pięć imion pochodzi z chińskiej frazy Beijing Huan Ying Ni, co oznacza witamy w Pekinie. Figurka Wenlock, Londyn 2012. Stalowy Wenlock powstał z kropelek stali użytej do budowy stadionu olimpijskiego.
jego okrągła głowa ma reprezentować 3 olimpijskie medale: złoty, srebrny i brązowy. Trójkątne światełko na czubku jego głowy to światełko inspirowane światłami londyńskich taksówek. Jego twarz jest kamerą, która rejestruje najważniejsze momenty Igrzysk Olimpijskich. Oko obiektywu tej kamery ma natomiast kształtem przypominać olimpijski stadion w Londynie. Imię Wenlock nadano maskotce na pamiątkę wioski Match Wenlock w Shropshire w Anglii, gdzie dr William Penny Brooks zainicjował w 1849 roku lokalne igrzyska Match Wenlock Olympic Games. Ich zadaniem było wzbogacenie życia kulturalnego wioski, a także wszechstronne wychowanie fizyczne młodzieży. Te lokalne zawody miały jednak znacznie większe znaczenie. Pierre de Coubertin został nimi zainspirowany do zorganizowania Igrzysk Olimpijskich Ery Nowożytnej. I tak ta tradycja trwa już od 1896 roku. Kotka Vinicius, Rio de Janeiro, 2016. Vinicius był bajkową, figlarną postacią reprezentującą przyrodę i kulturę Brazylii. Swoje imię zawdzięcza kompozytorowi Viniciusowi de Moraesowi, twórcy kierunku bossa nova w muzyce łączącego brazylijską sambę i jazz. Maskotka jest mieszanką różnych gatunków brazylijskich zwierząt: małpki, dzikiego kota i ptaka. Potrafi naśladować cechy i głosy wszystkich zwierząt brazylijskiej dżungli, a także latać. Maskotka Mirai Towa, Tokio 2020. Maskotką tegorocznych igrzysk, które niestety zostały przesunięte ze względu na pandemię koronawirusa, jest futurystyczna postać ze szpiczastymi uszami w biało-niebieską kratę. Mirai Towa to połączenie dwóch japońskich słów: Mirai, oznaczającego przyszłość, i Towa, czyli wieczność. Maskotka została wybrana przez głosowanie około 5 milionów japońskich dzieci ze szkół w kraju i za granicą. Co pokaże Mirai Towa, okaże się dopiero za rok.